Hej kochani, dziś pokażę Wam pomysł na prosty prezent DIY na ostatnią chwilę. Jak widzicie, zaczęłam już malować moją szafeczkę. Po moim wstępie widzieliście, czego będziemy potrzebować. Może to być dowolna szafeczka, skrzyneczka, coś co macie już w domu albo coś co chcecie kupić. Takie szafeczki dostaniecie praktycznie w każdej sieciówce z rzeczami do domu. To akurat mam z IKEA i możecie ją dostać w różnych rozmiarach. I co teraz robię? To pokrywam dowolną farbą. Ja akurat miałam taką farbę do malowania ścian, ale to może być taka farba, jaką macie w domu po prostu. Pokrywam tą naszą szafeczkę dwoma warstwami z przodu, po bokach jedną warstwą. Pamiętajcie też o wszystkich zakamarkach, wszystkich rogach. I jak Wasze dzieło już przeschnie, możecie przejść do dekorowania. Powiem Wam, że ta farba bardzo szybko mi wyschła, więc praktycznie po godzinie mogłam już rysować. Wzięłam sobie długopis i tak naprawdę obrysowałam napis, który chcę mieć. Ja chcę mieć akurat napis Love, ale może być napis Life, może być jakiś, mogą być inicjały, może być imię osoby obdarowywanej, może być jakiś napis po polsku, tak naprawdę co chcecie, a może to być jakiś po prostu jakiś inny rysunek lub jakieś wzorki. To zależy od Was. Ja postawiłam na lakiery i to jest troszeczkę, zaczęłam kombinować, bo chciałam całość pomalować lakierami, zużyłam dwa, ale nie wystarczyły mi do uzyskania takiego full brokatowego efektu. Dlatego zaraz zobaczycie, co dalej zrobiłam. No i dodatkowo lakierami nie wyglądało to tak bardzo estetycznie. Postanowiłam też obrysować sobie troszkę ten napis i żeby było widać po prostu, co tam jest napisane z daleka, ale stwierdziłam, że stawiam jednak właśnie na ten brokat. I co teraz robię, to wzięłam sobie po prostu tak zwany Mod Podge. To jest taki klej do dekupaż, który dostaniecie też w sklepach typu Empik, Tiger i tak dalej. Rozsmarowałam na moim napisie i posypałam prosto z opakowania brokatem, bo ja tu akurat kupiłam taki brokat w formie, wiecie, solniczki, ale oczywiście może być dowolny brokat. Brokat jest bardzo tani, możecie go wykorzystywać w różny sposób. I po prostu ten mój klej sypię brokatem i zrobiłam dwie takie warstwy. Wykorzystałam też dwa kolory brokatu, żeby efekt nie był taki płaski. Ten klej do dekupaż tak szybko schnie i schnie na przezroczysto, więc nie widać później kleju, tylko zostaje sam brokat. Naprawdę jest dobrze przyklejony. Na wierzch możecie położyć jeszcze jedną warstwę właśnie kleju z brokatem, bądź utrwalić samym klejem. Ja tutaj sobie jeszcze rozblendowałam jakby tym pędzelkiem ten mój brokat, żeby nie był taki, wiecie, równiutki w jednym miejscu i poprawiałam do momentu, aż przejrzystość mi się podobała, aż rzeczywiście uzyskałam takie krycie brokatowe i to wyglądało fajnie. Pamiętajcie, żeby przed zostawieniem do wyschnięcia otworzyć sobie wszystkie szufladki, żeby się nie skleiły. No i to wszystko, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie mi kciuki do góry. Mam nadzieję, że wykorzystacie mój pomysł. Mam też dla Was niespodziankę. Na kanale Studio Kobiet przygotowałyśmy razem z Justyną oraz z Manią z kanału Handymania bardzo fajne pomysły na pakowanie prezentów i na ozdoby świąteczne, także koniecznie idźcie na ten kanał zobaczyć, co wyczarowałyśmy. A Mania ma tyle super pomysłów, że nawet ja i Darek zainspirowaliśmy się przy pakowaniu naszych prezentów i przy nagrywaniu naszych filmów, także koniecznie idźcie zobaczyć, zostawiam Wam linki w opisie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Wesołych świąt, pa pa!